Jeśli miałabym oceniać pod kątem artystycznym, to na powiedzmy 6 możliwych gwiazdek, nie, chyba nie dałabym żadnej gwiazdki. Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Odchodzimy na drugie zajście. Odchodzimy. To bez wątpienia tragiczny dzień dla wszystkich Polaków i dla państwa polskiego. Ten film, mimo że zrobił go Antoni Krause, czyli świetny reżyser i filmów dokumentalnych, i fabularnych, świetnego filmu Czarny Czwartek, no niestety ten film rozczarowuje artystycznie. To jest mój największy zawód, bo co do wymowy można dyskutować, można się spierać. Jeżeli film rzeczywiście niesie prawdziwe emocje i prawdziwy ładunek artystycznych przeżyć, a niestety tego w tym filmie zabrakło. Rozczarowuje też odtwórczyni głównej roli Beata Fido, aktorka, która gra dziennikarkę przechodzącą przemianę, która najpierw jest sceptyczna co do teorii zamachu w Smoleńsku, później no, w obliczu tego, czego się dowiaduje, w obliczu faktów, które ona odkrywa, przechodzi przemianę. To niestety nie jest pokazane w filmie mocno. Czy syn bał się tego lotu? Nie mam nic do powiedzenia. Proszę nas zostawić w spokoju. Are you president's dead? Myśli pan, panie generale, że to nie była wina pilotów? Beata Fido ma za słabe środki aktorskie do pokazania tej przemiany, skądinąd bardzo ważnej, będącej osią dramaturgiczną całego filmu. I w związku z tym no, ta oś dramaturgiczna też nie jest silna, ona się łamie, nie trzyma w napięciu. Zejście do wysokości decyzji to nie jest lądowanie. To jest zejście na wysokość, gdzie ocenia się widoczność, czy można usiąść. Niestety wbrew oczekiwaniom i wbrew rozmowom przed filmem, kiedy rozmawialiśmy z twórcami, z Antonim Krause, który mówił, że nie chciał zrobić filmu politycznego, ten film będzie interpretowany przede wszystkim politycznie. I to nie będzie film, który będzie łączył w przeżyciu, w emocjach. To jest film, który dla tych, którzy uważają, że był zamach w Smoleńsku, to będzie fabularne potwierdzenie tej tezy. Dla tych, którzy uważają, że to, co wydarzyło się w Smoleńsku, to była straszna katastrofa, ten film będzie odpychał wyraźnymi sugestiami, że to był zamach, że są winni tego zamachu. Było tam sporo zdjęć, które pokazywały i wskazywały na byłego premiera Donalda Tuska, na jego zażyłość z prezydentem Putinem. Te zdjęcia były umieszczane w sytuacjach, kiedy mówiono o tym, że rozbił się samolot prezydencki, także niestety nie będzie można uciec od tych skojarzeń. Prawdę znają Amerykanie i pewnie służby innych krajów też. Fakt, że do teraz milczą, może oznaczać, że prawda o Smoleńsku nas przerazi.